Wszystkich w dzisiejszym filmiku pokażę Wam, jak sobie dopompować glikolu do kolektorów słonecznych. Wiadomo, że z czasem ubywa go, pieni się, trzeba go odpowietrzać, a nie każdego stać na wzywanie ekspertów do tego, więc można sobie to samemu w domu wykonać. Wystarczy dosłownie 10 minut i około, umówmy się, 10-12 zł. Jest wszystko ok. Ostatnio miałem niecałe 3 kreski ponad zerem. Ciśnienie drastycznie spadło, gdyż odpowietrzałem je. Ale już jest wszystko w porządku. Jest 1,5 atmosfery. Tyle, ile powinno chyba być. Nie chciało mi się odpalać takiej bardziej półprofesjonalnej maszyny do tego, czyli stacji. Więc znalazłem sobie taką końcówkę do węża. Kupiłem kawałeczek rurki i zwykłą szczykawkę w aptece. Największą, jaką mieli. Ja mam tutaj trochę prościejszą sprawę, bo mam zamontowany dodatkowy zawór do spuszczania czynników w razie, gdyby coś tam się działo albo chciało się go wymienić, nie podłączając stacji. Więc dokręcamy sobie do tego, nalewamy sobie do szczykaweczki. Szczykawka zabezpieczona trytytkami z jednej i z drugiej strony. I dosłownie jedną ręką można to zrobić, nalewając tutaj, trzymając, umówmy się, za rurę, za cokolwiek. Otwieramy zawór i dolewamy czynnika. Akurat nie pokażę Wam to, jak robiłem, bo już sobie zdążyłem to zrobić. Troszkę podpowietrzałem, ewentualnie jak mi jeszcze powietrza trochę wyjdzie, to postaram się nagrać jeszcze raz filmik z dobijania tego płynu do kolektorów. No, ale w ten sposób, gdy zrobicie sobie to sami w domu, zyskacie parę groszy. Nie trzeba będzie wzywać pomocy hydraulika czy kogokolwiek. Tu widzicie w tle już nowy piecyk zamontowany, SAS Spark 14 kW, ale to w innym filmie opowiem o tym.